Dzień dobry, ja jestem Kairos, a to jest 10. odcinek z naszej gry komputerowej Wiedźmin 2 Zabójcy Królów i ja sobie idę do Horaba odebrać nagrodę, bo jak wiemy w poprzednim epizodzie, żeśmy sobie ogarnęli sprawę z trolem i tak dosyć pokojowo, więc panie kolego... Jesteś mi winien 200 orenów. Dokładnie. Dostaniesz 100. Troll dotrzymał słowa. Widzisz, umówiłem się z tobą i z trolem. On dotrzymał słowa. Ty nie. Nie mam tyle pieniędzy. Poszukaj dobrze. A jak nie znajdę? Wtedy to ja poszukam. Rozbój. Może naszli się. Przykro mi, koleżko, ale no niestety wiele naszych składników wiedźmińskich, alchemicznych, etc., etc., etc. po prostu troszeczkę tych pieniążków kosztuje. A propos trolla, dostałem komentarz, że niby pozwolę sobie zacytować... Otwieramy cudzysłowie, zjebałeś, zamknij cudzysłowie, ponieważ nie chciałem odkupić łba trolla, ale z drugiej strony, hej, nie możemy się tak spinać jak gramy w gry komputerowe, w sensie nie da się tego Wiedźmina popsuć tak, żeby go nie przejść, więc po prostu przejdę go troszeczkę trudniej. Ja staram się zawsze teraz powtarzać, jak robię tę serię z gier, że trzeba brać po prostu konsekwencje swoich czynów na klatę. Ja gram w ten sposób, ktoś zagra trochę w inny sposób. Nie można oczekiwać, że będę wszystko masterował i robił tak w 100% dobrze, jak twórcy po prostu chcą. Czasami nawet warto sobie troszeczkę rzucić kłody pod nogi, bo może wyjść coś ciekawszego, także... Hej, bez spiny, dziękuję wam, że mi coś radzicie zrobić w jeden sposób czy w inny, ale nie możemy się tak spinać, jak coś zrobię inaczej, nie? Także... Taka uwaga tylko, co nie? Ale tak to na luzaku. Cedricu, my natomiast fabularnie... Musimy troszeczkę cię zapytać teraz o cieniokost, a propos właśnie sprawy z Kejranem. Potrzebuję cieniokostu. To mech. Rzadki gatunek rośnie pod ziemią. Na południu w głębi lasu są jaskinie. Jeśli rośnie w okolicy, to właśnie tam. Ale gorąco dzisiaj, w dniu dzisiejszym. Nie wiem, czy na kamerze trochę nie widzę, że jestem taki spocony. Patrzę na podgląd, że to mi się tak wydaje. Nie wiem, to jest ciekawe, że jest 20, przykładowo 5 stopni na dworze, a i tak jest dla mnie to super gorąco, nie? Nie wiem, ja generalnie źle znoszę temperatury powyżej 22 stopni, powiedzmy. Nie lubię ich, naprawdę nie lubię. Dla mnie taka najlepsza temperatura to jak jest 18 stopni za dnia. A najlepiej około 15 i mniej w nocy. To jest wtedy taki najlepszy klimat. Ojejo, w taki mógłbym żyć zdecydowanie. Ale słuchajcie, że widzę, że rzeczywiście jest tutaj ten Kejran Cieniokost, ale może zanim popchnę fabułę do przodu i żeby sobie niechcący czegoś nie zablokować, pójdziemy sobie na ulicę Flotsam i spotkamy się w końcu z naszym Ziggim Królem. A propos, powiedzmy, takich swego rodzaju ciekawych potyczek, jakby to powiedzieć. No, on nam po prostu zaproponuje możliwość chyba łazić i się bić po nocach po ryju, a jest to możliwość zarobienia pieniędzy, bo jak pamiętamy w jednych tych początkowych odcinków we Flotsam, byłem sobie w tej knajpie, byliśmy sobie w tej karczmie na dole w piwnicy i tam sobie tukliśmy się po ryjach, także zostałem mistrzem, pokonaliśmy Mariusza Podzianowskiego między innymi, Nice Dup tak zwany, co jest dosyć fajną ciekawostką i nawiązaniem. Te elfy jak wiszą, dalej wiszą, no i nasz Ziggy Król nas zaczepił, więc... Dokładnie. Trzeba by było, czy też warto by było, no pogadać je i zobaczymy, co z tego wyjdzie, panie Ziggy Król. Kogo to widzą oczy Ziggiego Króla? Przemyślałeś moją propozycję? Tak, niech będzie. Chociaż niech nam najpierw wyjaśni, co chodzi. Może jakieś szczegóły? Tylko wtedy, jak się zdecydujesz, przyjacielu. Na razie musi ci wystarczyć obietnica sławy i pieniędzy. Bez mnie zmarnujesz się, wytrzepując kurz z gaci pijaków po karczmach. Więc jak? Jestem gotowy. Wytłumaczę ci wszystko po drodze. Mów. Wiesz, z czego słynie Flotsam? Z niczego. I tu się mylisz. W Dolinie Bondaru są tylko dwa miasta, które warto odwiedzić. Bondar, słynący z najładniejszych dziwek na północy, i Flotsam, gdzie są organizowane najlepsze walki. Kto je organizuje? Oficjalnie nikt. Ale jak kto się dobrze zakręci, to i nie jedno zobaczy. Czasem zarobi, a czasem straci. Ja wystawiam własnych zawodników. Upatrzyłem ciebie i niebo żałujesz. A teraz chodźmy tam, gdzie... Stać! Nie poznajesz Ziggiego Króla? Ciebie tak, ale ten drugi wygląda na niebezpiecznego. Ziggy Król innych nie zatrudnia. Ta, ostatnio żeś przyprowadził parobka, co go po kwadransie połamanego wynieśli. Teraz będzie inaczej. Zobaczysz, sam komendant postawi na niego majątek. Dobra, ale jak mam go przepuścić, to musi zostawić żelastwo. Całe. Dobra, zróbmy jak chcą, nie? Niech będzie. Już jesteś bogaty. Broń będzie czekała w skrzyni przed bramą.
Zobaczymy, czy będzie warto. Troszeczkę za szybko podszedłem i dialogu do końca Ziggy akurat nam nie powiedział, ale mówi się troszeczkę trudno. Rezydencja Loredo, no właśnie. W własnej osobie. Pozwala na walki? Czy pozwala? On je organizuje. Tutaj stawia się wielkie sumy. Ostatnio trochę mi nie szło, ale dzięki tobie ludzie sobie przypomną, kto to jest Ziggy Król. Tylko mnie nie zawiedź. No dobra. No tak patrząc, to kolejny powód, czy też przykład tego, że Loredo swoje za uszami ma. Gdyby nie ta już poczta, którą ostatnio sobie czytaliśmy, nie była wystarczającym po prostu powodem. Za skorumpowany dupek, nie? Jeszcze sobie te walki robi, nie? No własne, na kasę, kolejny gagatek. Dobra, Ziggy Król, nie wiem, tutaj zaprowadź. Jestem ciekaw, czy bym się uparł, to też by tutaj nie mógł właśnie płazić po tej jego chacie i nie znaleźć tej skrzynki na listy, bo też dostałem komentarz właśnie, że podobno w chacie Loredo rzecz jasna jest kamienny medalion w ogóle, a skrzynka na pocztę królewską i też można by było w jego domu ją podrzucić tę pocztę, a ja zrobiłem też troszeczkę inaczej, nie? To się też chyba nawet ktoś tam zdziwił, o! Aha, a tutaj to pamiętamy, że troszeczkę was okradałem, nie? Jak była misja z Roszem, dobra, do piwniczki żeśmy nie wchodzili. No i się zaczyna zabawa. Patrzcie, patrzcie! Ziggy Boazen wrócił! I to w wielkim stylu. Przyprowadziłem zawodnika, o którym wkrótce będzie głośno. Zabójca potworów? Jak go namówiłeś do tych bijatyk? Ziggy Król ma swoje sposoby. Ciekawie się zapowiada. Za chwilę stworzymy historię mordobicia we Flotsam. Po wsiach będą krążyły pieśni o Ziggim i Geralcie. Ty tylko wygrywaj, a ja zajmę się resztą. Gotów? Dobra, chodźmy. Gotowy. Wspaniale. Jeszcze będziesz mnie nosił na rękach. Twoim pierwszym przeciwnikiem będzie Suchy. Mówią tak na niego, bo leje, dopóki wszystkie soki nie wypłyną. Może Suchy się zmoczy. Nie daj mu się! Ciekawa riposta, dobrze, panie Gerwant. Podoba mi się to podejście. Suchy chyba nie tylko, że dlatego, że bije dopóki soki nie wylecą, ale Suchy, bo widać, że troszeczkę taki suchoklates. Widać po facecie klataku pirata. Dobra, kolego, już. Nie masz jeszcze dosyć? SW, prosta sprawa. Jeszcze walki nie poddajemy. Tutaj trzeba póki co pokazać się od dobrej strony i to po prostu wygrać dziadostwo. Dobra, no i finisher, jak Mortal Kombat. Chociaż nie tak spektakularny. Pięknie, żeś mu facjatę przerobił. To kto następny? Mitko raz ci pierdolne. Zwykle jeden jego cios wystarczy. Kozak pseudonim, nie? Postaram się sprawdzić, jak wygląda drugi. Powodzenia. Mitko raz ci pierdolne. A no, wygląda takiego, nie? Ale wygląda takiego, co sobie lubi troszeczkę pojeść, nie? Ewentualnie jakieś tyski odpalić, czy innego browarka przed Tiwikiem wieczorem, jak wraca z roboty. Wiecie, jak Geralt ma swoje eliksiry, wiecie, spirytus, jakieś kwiaty, inne grzyby specjalnie destylowane, to tutaj ten nasz, jakiś tam raz ci pierdolnie, to wydaje mi się, że on by czystego spirytusu się napił i też miał swój eliksir po prostu. No, idealnie. Bardzo ładnie, Gerwant. Podoba mi się sposób, w jaki jesteś w ogóle odkryciem mojego życia. Nasz Wiedźmin Idzie. Nosi... Jesteśmy dla siebie stworzeni. Jako żywo. Z potwora. No. Ale przed nami jeszcze długa droga. Trofeum na plecach. Twoim następnym przeciwnikiem jest sieciech zwany Kutasem. Nikt go nie lubi? Łachy ma z frędzlami. W zeszłym miesiącu odgryzł przeciwnikowi ucho. Dobra, dawaj. Dawać do tego Kutasa. Dobij skurwysyna! No, ten gościu wygląda potężnie. O! Dałem się pierdzielnąć raz. Sorry, troszeczkę się pogubiłem. AD. Nawet na klawiaturę nie patrzę, nie? To jest już taki zaawansowany po prostu poziom rozgrywki. Dobra. Ale przecież wydaje mi się, że troszeczkę to też jest recykling naszych postaci. Niewielki, bo niewielki, ale z tej karczmy się tłukliśmy. Szczególnie ten nasz umieściony teraz gagatek. Dobra. DA. I to już powinno za chwilę być po facecie, mam nadzieję. Jeszcze tylko jeden i jesteśmy sławni i bogaci! Kto? Zdenek. W bójkach to mniej niż we czterech się na niego nie porywają. Ja jestem sam. Właśnie. Wiedźminie! Pozwól do mnie. No i się zaczyna Dzień Dziecka, nie? Piękna technika. Dzięki. Zbliża się ostatnia walka i wszyscy obstawiają pewniaka. Ciebie. Oprócz mnie. Do czego zmierzasz, Loredo? Zdenek ma wygrać. Ale tak naprawdę to my wygramy.
Trzecia część puli jest twoja. I to nie jest propozycja. Wiesz co, Laredo, pocałuj mnie w tyłek. Ewentualnie zrobię to, ale wygram i tak. Pieniądze dzielimy po połowie. Poznaj dobre serce pana. Tylko mnie nie zawiedź. Wryja go! Co to jest za dziadek w ogóle? O co chodzi? O co chodzi? Nie no, jestem ciekaw, jaki może być przypał, nie? Jeżeli teraz opowiedzieliśmy, że... rzeczywiście, moi państwo... Zgodziliśmy się na propozycję Laredo, ale postanowiłem teraz wygrać, nie? A w życiu mam tego faceta, nie? Taki kanciarz nie będzie mi po prostu rodzinę prześladował, czy coś. W ogóle sobie drzwi musiałem otworzyć, masakra. Brak obiegu powietrza to jest okropna rzecz w życiu. Także, ojeju, zdecydowanie trzeba było sobie najpierw kilom chyba do 18 stopni w domu wychłodzić, a potem zabierać się za nagrywanie. Ja już sam nie wiem, czy ja wolę zimę, czy lato, nie? No, naprawdę. Taki typowy jestem trochę Polak. Masz swoje pieniądze. Straże odprowadzą cię do bramy. Co jest? Pożałujesz tego. A, dobra, czyli jednak pożałuję. A nie wygramy? Ma się tego nosa. Po prostu daj mi te pieniądze. Najpierw zabawa, w każdej karczmie darmowe kolejki, że o dziewuchach już nie wspomnę. Wychędzasz je w moim imieniu. No i dobra, to by było na tyle. No cóż, w każdym razie chciałem po prostu zbierzać do tego tematu, że chyba jestem takim troszeczkę typowym Polakiem, wiecie, ponarzeka, że mu trochę za gorąco latem, a za zimno zimą, nie? Także typowa sprawa, czemu w ogóle nadzy jesteśmy? Dobra, Gerwan, zabrałeś to wszystko? Podziemny krąg. Co, dostałem 200 orenów tylko? Łącznie za wszystko? Wiecie, lepsze jest niż nic, nie? Bo to tak jakby jedno zlecenie, a tutaj też się za bardzo nie upociłem. Mamy prawie 2000 orenów, także świetnie, dobra. Zbrojkę trzeba pozakładać. Dobra, ten mieczek do sprzedania pójdzie do mycia potem za jakiś czas. Kurde, to jest trochę big szkoda, że mi cały czas się te moje petardy, no, spadają mi stąd. Jezus, w każdym razie z tego koła podręcznego, nie? Się to po prostu usuwa za każdym razem, kiedy do tego Lordeo włazimy. Słuchajcie, moi drodzy, ja sobie teraz pójdę jeszcze do tego jednego krasnoluda, który tutaj właśnie w dzielnicy nieludzi sobie mieszkał. On naprzeciwko kuźni, z tego co pamiętam. I była możliwość pogrania z nim w kości, co ja teraz bym z chęcią chciał uczynić, bo już troszeczkę się podszkoliłem w tym. Aczkolwiek właśnie pamiętamy tamten rzemieślnik jeden mi nie chciał ze mną grać. Ale może ten będzie chciał. Chciałbym zagrać w kości. To gramy? Dobra, on chce ze mną zagrać w kości, to w takim razie korzystamy z tej możliwości. I zagramy. Dobra, spoko. Potem wrócimy do tamtego odłuba, oczywiście tego trolla i zobaczymy, co z tego też koniec końców wyniknie. Moi drodzy, ja też tak się uprzejmie troszeczkę przypomnieć oceny, komentarze pod filmami. A dlatego, że o tym mówię, bo znowu zauważyłem pewnego rodzaju spadek aktywności. Mamy w ogóle trójkę dwójek. Stąd też zostawcie coś, byłoby bardzo miło, ponieważ ja bym chciał, żeby jednak był taki, powiedzmy, stały pułap pewien zachowany i żeby to, powiedzmy, poniżej takiej dobrej, jednej średniej nie spadało, bo jak wtedy to nie spada, to ja widzę, że te filmy dalej się po prostu, no wiecie, no oglądają mnie i to jest bardzo miło, to jest bardzo pozytywne, a my mieliśmy czwórkę dwójek, więc bardzo fajnie się tutaj złożyło i wygraliśmy, także jakbyście coś zostawili po sobie, byłoby mi bardzo miło, a jak nie macie pomysłu na komentarz... Pieniądze dla mnie. Masz! Więcej z tobą nie to wam za chwilę... Żegota jest najlepszy. Żegota. To? Zobaczymy. To wam za chwilę też mogę jakieś takie pytanie po prostu kontrolne zadać, nie? Pod koniec odcinka. Ewentualnie jakoś tutaj jeszcze w środku, tak jak do tej pory było na początku tych filmów i troszeczkę słabo z mojej strony, że przestałem, powiedzmy, proponować wchodzić z tą inicjatywą, bo znowu zauważyłem, właśnie ta aktywność spadła, a chyba nie chcemy, nie? Chyba nam troszeczkę zależy, a mi też dosyć dużo, żeby to jednak skończyć, nie? A żeby potem nie było, że... Wiecie, najpierw się te filmy, powiedzmy, tak nagrywa, nie wiem, przypuśćmy, dla losowa liczba 60 osób, choć pewnie i tak jest więcej, więc wiemy, a nagle się robi potem 10, nie, biorąc pod uwagę ten spadek aktywności. Także sami rozumiecie, ja już tutaj się bardziej nie odzywam, bo nie chcę, mówię, wyjść na jakiegoś takiego dziwnego frajera. A ja bym teraz chciał zobaczyć, czy to jest jakiś inny frajer, którego możemy na przykład ograć w kości. Czy to jest ten Żegota, tak w sumie, tak, to jest ten Żegota, także spoko, także zostajemy mistrzem kości we Flotsam właśnie w tym epizodzie. Chciałbym zagrać w kości, to gramy? Podobają mi się ich zdolności telepatyczne, że oni po prostu już wiedzą z urzędu, że my z kimś wcześniej wygraliśmy, dlatego możemy z nimi zagrać, bo wcześniej z nami nie chcieli grać. Ale widzę, że tutaj też są stawki do 10 orenów, także może będę 20 na plus. No, 2100 orenów, jakby było fajnie, to no byłoby fajnie po prostu, ale mi już kostki poza prążę wyleciały, także... Jezus Maria, ale żałość, nie? Zostawmy sobie tę piątkę jedną. Jezu, gościu ma parę szóstek.
Wiecie, ja to spasuję. Za cienki jesteś na rzekę. Ja to spasuję, bo jakoś tak to właśnie krzywo rzuciłem, że mi nasze kości, moi drodzy, wyleciały po prostu za planszę, nie? I tej jednej nie było. I to jest troszeczkę straszne, że łatwo sobie coś takiego popsuć. Dobra, wygramy w sumie kości i za chwilę się z Cedriciem możemy dalej rozliczać, bo tak mam wrażenie, że w sumie z tych misji dodatkowych to już chyba większość tych aktywności takich dodatkowych we Flotsam na ten czas skończyłem, nie? Także tutaj bardziej bym się powinien na fabule troszeczkę skupiać, także... Dobrze, przeciwnik postawi zakład, ja to jeszcze raz spróbuję, jak mi coś nie wyjdzie, to po prostu to będę wycinał, nie? Bo lubię też tak troszeczkę zbyt dużo czasu na jedne rzeczy nie poświęcać. Gościu ma parę jedynek, a my mamy parę dwójek, także przerzućmy sobie te trzy kosteczki i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ostatnio żeśmy dwójkami wygrali. Pula jest niezła, także będziemy mieli ponad 2000 stek, byśmy wygrali. Ojej, mam tylko parę dwójek. No, gościowi się trafiła lepsza kombinacja, parą szóstek wygrał. Dobra, to do skutku gramy. Zwycięstwo, mam parę trójek, przepraszam bardzo. Parę szóstek, możecie zobaczyć, przeciwnik ma akurat trójkę jedynek i parę czwórek, także to są o wiele kostki z mniejszym, powiedzmy, poziomem, także udało się za piątym razem, nie? Świetnie. 2-1, 2-1 złota. Masz swoje pieniądze. Słyszałem, że masz niezłe pułapki, niech będzie gotówka. Właśnie, widzę, że z tą głową trolla to tak jednak rzeczywiście nie do końca wyszło. Trochę szkoda, nie? Trochę szkoda, to ewentualnie będę wydawał pieniądze niestety. No dobra, niech będzie gotówka. Na pewno z tym łbem trolla nic, cholera, trochę głupio, że tylko w jednym momencie żeśmy mogli, powiedzmy, zagadać o to wszystko, nie? Zbroje, ulepszenia, no tak z ciekawości tylko jeszcze patrzę, co ten gościu ma generalnie na sprzedaż, bo może tutaj z przepisów buty z utwardzonej skóry. No, to jest coś, na czym bym się musiał troszeczkę dłużej zastanowić, czy warto to kupić i na pewno powycinać z odcinka. Bo tak w ogóle myślę, że nie ma sensu po prostu tego pokazywać za bardzo na odcinku, jak ja tutaj tego szukam, patrzę, bo no, byście się znudzili troszeczkę, to nie są na pewno ciekawe rzeczy, nie? Ojej, ja w ogóle mam te mniejsze mutageny. Właśnie, też będę musiał ogarnąć, co z tymi mutagenami w koniec końców mogę zrobić, nie? Bo też za bardzo nie jestem za bardzo z tym ogarnięty jakoś. Jakoś solidniej, nie? Ojej, ile mam sukna w ogóle, kolego? Może ci sprzedam tak z 25 sztuk sukna, nie? Bo to trochę waży. Szpony Neckera też tak jakoś aż tak dużo nie potrzebuje, nie? A to jest zawsze złoto. Dobra, prawie 2400 sztuk złota, także spoko. Udało się pokarować twarz Flotsam, także zadanie zakończone powodzeniem. Możemy się już w takim razie chyba udać rzeczywiście do Cieniokostu, poszukać do tej jaskini, co Cedric nam powiedział. Bo tu widzę, że mam te zadanka, tak... No malutko ich zostało. W sumie serce Melity to jest ten rytuał. To mi mówiliście, że krabopająki spotkam potem, to jak spotkam krabopająka, to to dopiero zrobię. Skomplementuję resztę składników. Zabójcy królów, rzeka tajemnic. To jest wrak tego drugiego statku zatopionego. Czyli de facto, że już nam zostały takie misje fabularne. No to nawet powiem wam śmiesznie ciekawie. Ja w ogóle mam już dwa składniki do rytuału. To prawdopodobnie mam Put Endriagi. I ten z potworów, no, ze szkieleta, Jezu, z widma, tak, bo tam ten upiorny jakiś płyn, coś takiego, nie pamiętam tej nazwy, przepraszam bardzo. To mi będzie brakowało oczu krałopająka, języka trolla. Zawsze też można wrócić zabić trolla. I to jest opcja. Dobra, ja w takim razie ruszam do jaskini. O, a kto to tam nam wyszedł z jeziorka? Toż to utopiec. A przy okazji krąg wytrzymałości jeszcze jakiś sobie aktywowałem po drodze, nie? Ale tak dla zasady, żeby było milej. To jest w ogóle ciekawe, że utopce wydaje mi się o wiele bardziej pancerniejsze od Endriag, bo sobie przy okazji trzy Endriagi po drodze załatwiłem, nie? Okej, czy tutaj będzie za wodospadem wejść do jaskini? Zgadza się, moi drodzy. W ogóle zauważyłem, że jest jeszcze jedno zadanie, żeby porozmawiać z kupcami z nadbrzeża, nie? To mam to ewentualnie, jak potem wrócimy do Flotsam, to wydaje mi się, że chyba będę w stanie to zrobić. A, no i jakbym chciał jeszcze usunąć tatuaż, który sobie zrobiliśmy przy okazji ostatnich wydarzeń, szczególnie z ekipą niebieskich pasów, to już mogę się tym zająć. Bo potem jakbym sobie chciał przykładowo zagrać... O, moje ukochane Neckery! Ja bym sobie chciał potem grać Wiedźmina 3? 3 Wiedźmin 3 najlepszy. To tak wam powiem szczerze, że... eksportowanie save'a, to ten wspaniały tatuaż by ze mną został, także wiecie, to jest tylko kwestia kosmetyczna, to złego bardzo nie robi, koniec końców, ale jakbym tak bardzo chciał, żeby mój Geralt był po prostu ładnym, ślicznym, schludnym chłopcem, choć biorąc pod uwagę jego blizny wojenne, ciężko tak go nazwać, koniec końców, to wiadomo, że jest taka możliwość. Chociaż pytanie, czy chcemy się tych składników na te mikstury potencjalnie szukać, a wy już, Neckery, nie jesteście takie cwane i takie straszne, jak byłyście na początku, nie? Głównie z tego faktu, że już mi nie będziecie walić po 200% w plecy, nie?
O, wilku mowa. Akurat jeszcze mój ukochany wojownik postanowił tutaj wyjść z taką potężną inicjatywą. No i mam nadzieję, że też generalnie coś tam widzicie na tym ekranie, bo ja widzę, jest tak, no, odrobinkę za ciemno, ale nie jest też tak tragicznie, żeby od razu, wiecie, musiałbym chyba tego kota pić, nie? Trochę wydaje mi się, by był irytujący na pewien sposób. Zresztą widzę, że na podglądzie mam nawet jaśniejszy ekran niż na moim głównym ekranie. Jezu, ale was tutaj porobiłem teraz. Jeszcze mam ten krąg wytrzymałości. Wytrzymałość razy 3. To ja co chwilę tymi fireballami nawalam, nie? Dobra, świetnie. Ogarnijmy sobie medal. O, ale ty śmiesznie umarłeś, kolego. Jak sobie usiadł na kolankach. Ja sobie pozbieram te wszystkie składniki z nich, nie? Bo potem ewentualnie się to posprzedaje. Wiecie, ziarnko do ziarnka, bo wiemy, że to jest warte po 2 oreny maksymalnie. Może za jeden z takich składników, ale widzicie, ile tego jest, nie? I koniec końców, jak teraz posprzedawał wszystko, co z tych nekerów zbiorę, to bym chyba ze 100 dostał jeszcze, nie? A 100 wydaje się nawet fajną jednostką monetarną, że jest dużo, nie? Biorąc pod uwagę, że za zlecenie nam płacą powiedzmy 100, 200, coś takiego. No dobra, jak w ogóle to jaskinie tutaj wyglądają? Wydaje mi się, że może w połowie jesteśmy, chociaż fajnie by było grę dla bezpieczeństwa zapisać, a nie muszę zapisać stanu w tym momencie, no. To co, ktoś nam na ogonie siedzi? Coś pewnie jakieś martwe dupki gdzieś są w pobliżu, nie? I nam będą chcą dokuczać. Tu jest ślepy zaułek, dalej gra muzyka bitewna. Dobra, panie Gerwant, to w takim razie no, spokojnie lecimy dalej. Aha, dobra, to już wszystko wiadomo. Tutaj jest jeden taki samotny neker po prostu. Zagubiona owieczka. Odłączyła się od stada, to już wszystko wiemy, dlaczego ta muzyka wojenna się aktywowała. No wojenna, bitewna. No dobrze, to nie jest ten soundtrack z Gothica 3, co nie, to by było ty. No Jezu, jak to potrafiło czasami nagle się odpalić. Nie dziwię się, że na YouTubie są filmiki, jak jest ear rape z tej muzyki, bo to jest takie głośne. Długie znoszone rękawice, wzmocnienie kolcze. O, brzmi nieźle, zobaczmy sobie to. Bo może ewentualnie ja... No, powiem wam szczerze, że ja chyba wyciągnę dzisiaj z magazynu tą zbroję moją, nie? I sobie te wzmocnienia w nią powkładam, w sensie zbroję kruka. Bo też mi ktoś dał info, że w tym akcie, generalnie, że w pierwszym akcie, w którym jestem, zbroja kruka jest najlepszą możliwą zbroją. Nie ma co się dziwić, w końcu, wiecie, jest to jeden z najlepszych pancerzy, jaki w Wiedźminie pierwszym można było sobie zdobyć. Pożerać zwłok? O Jezu, jeszcze mi w plecy przyrżnął, nie? Ale mi nagle wyskoczył jak Filip z konopi. O szlakcie, kolego. Czekaj, sobie tutaj chyba Quen na siebie rzucę. No, i teraz ja się w plecy pierdzielnę, dobra. I z silnych ataków, już się nie boję. Teraz już troszeczkę boję. Kartaczem. Dobra, dał radę, sobie jeszcze Quen rzucę. Pożeraczu zwłok. Ty chyba będziesz wybuchać, kiedy cię zabiję. Aha. Dobra, to jest giecik w takim razie, spoko. Krew trupojada i skóra trupojada, bierzemy to. Tak, także zbroja kruka spoko, możemy się jeszcze z nim poprzytulać. No i mówię, zmierzam do tego, że spoko, że jednak ten pancerz nie jest od razu, wiecie. Jo, jest cieniokost. Do wyrzucenia na śmietnik, nie? Ledwo co kiedy zaczniemy grę, tylko jeszcze parę godzin w nim można pobiegać. W sensie, ja ten pancerz teraz obecny noszę, który mam na sobie, dlatego, że on tam miał praktycznie te same, chyba, jakby to powiedzieć, parametry. Tylko tam jeden bonus więcej ma, chyba żywotności więcej, to jest taka różnica, ale ma tylko jeden slot na ulepszenia zbroja kruka. Trzy sloty i to jest dobre, to jest wspaniałe. Tak samo jak wspaniałe jest to, że możemy wracać na luzaku do Flotsam, także za chwilę się widzimy u Cedrica i reszty ekipy. Jezu Maria, się wystraszyłem Nekera jeszcze, a sobie chciałem pozbierać innego. Okropna gra. Dzień dobry, zwróćmy uwagę na to, ile mam pieniędzy. 2473 oreny. Postanowię teraz sobie troszeczkę sprzedać znakerów dropu i zobaczymy za chwilę, ile kasiorki będę miał. Okej, posprzedawałem sobie rzeczy. 3000 eronów. Posprzedawałem przede wszystkim w większości drop znakerów, ale przy okazji też trochę te inne skłonniki, co pozbierałem. Także, żeby nie wyjść z niczym na zero i troszeczkę tego i owego po prostu, żeby jeszcze było, nie? Zaraz ja jeszcze lety sobie mogłem posprzedawać, no bo są to troszeczkę takie byle jakie. Dobra, nie warto ich sprzedawać. 3100 to jest troszeczkę dużo kasiorki, ale sobie też skorzystamy ze schowka. A ja sobie ze swojego schowka, oprócz ród żelaza i run, zabrał w końcu moją zbroję kruka. Ewentualnie popatrzył też na inne ulepszenia, które tutaj warto by było sobie wziąć. Na przykład kastulskie wzmocnienia. Dlaczego te wszystkie moje osełka są warte 10 tysięcy? To jest dopiero niesamowite, nie? I naprawdę, i za jedno 1250? Niesamowite, nie? Naprawdę. Na pewien sposób. Te wzmacniacza włókien są takie skrajnie proste. Chyba serio wezmę te krasnoludzkie jeszcze wzmocnienia.
Trzy, ja runę... Nie, runy to są ulepszenie do miecza. Runa ziemi, to żywotność w ogóle, redukcja obrażenia podczas bloku. Runa słońca, obrażenia plus 5%. Musiałem sobie przyjrzeć, czy nie mogę czy jakiegoś lepszego miecza wytworzyć. I przy okazji tego bym chyba dopiero, powiedzmy sobie, taką runę wsadził do następnego miecza, a nie do tych obecnie. Ale dobra, w każdym razie mamy zbroję kruka, więc ja ją zakładam z powrotem. No jak widzicie, no zbroja kruka jednak tej żywotności ma mniej, co nie? Ale za chwilę sobie powsadzamy do niej rzeczy i już będzie też o wiele przyjemniejszą po prostu opcją. I w pierwszej kolejności krasnoludzkie wzmocnienia. Okej, jest żywotność plus 25 i wzmocnienie kolcze, sobie jeszcze dowalmy do tego. Zbroja plus 10, żywotność plus 35, dobra, to już akurat wygląda bardzo fajnie. Oleje to raczej mi tutaj nie będą póki co potrzebne, w sensie no będą potrzebne, ale do mojego tego. Zbroi się nie nadadzą. Może chyba na razie tak to zostawię, czekajcie, porównamy sobie teraz statystyki. No to już mi się o wiele bardziej w sumie podoba, nie? Ta redukcja obrażeń od magii, te 2%, to i tak jest niezauważalne w tej zbroi tutaj po lewej stronie, także... No wydaje mi się, ta zbroja kurka już całkiem fajnie się ma. A tą zbroję kumpel, tą wiesz co, ja ci może sprzedam, nie? Po prostu i będę miał już z głowy problem, 60 orenów za to dostanę. No i spoko. No, waga, jest tak w porządku, może tak być, możemy to zaakceptować. A ja teraz lecę porozmawiać z kupcami, a propos właśnie Kajrana, bo chyba z nimi będziemy w ogóle ceny dyskutować, żeby jak coś tam więcej kasiory mieć. Jak zabiłem potwora, rzecz jasna. Może byśmy się tak od czasu do czasu... Masz pozdrowienia od komendanta Loredo, śmieciu. O nie, na przypale albo wcale ta. Dlaczego mnie ten Hugo Boss nie chce zaatakować, ani nic? Troszeczkę się koledzy popsuliście, nie? Komendant Loredo niezadowolony, że jestem po prostu lepszy od od jego zawodnika. No wiecie co, poważnie. Ja się teraz czuję, że Loredo mnie po prostu obraził. Aha, wy jeszcze znikliście. To było troszeczkę creepy. Ja się czuję teraz po prostu, nie wiem, że Loredo mnie nie docenił. Nie obraża mnie, że on takich chłysków na mnie wysłał. Ewentualnie Geralt po prostu, wiecie, ma jakieś omamy dziwne i po prostu sobie wymyślił, biorąc tych dwóch siłaczy, biorąc pod uwagę, jak szybko znikli. Nie wiem, dobra, pan kupiec. Czego chcesz? Podobno macie jakiś problem. Bo to jeden, trakty nieprzejezdne, w lesie pełno bandytów, port zablokowany przez wodnego potwora, a w dodatku my to podnieść mają. Z mytem wam nie pomogę, ale potworem mogę się zająć. Czarodziejka też tak mówiła, ale wciąż nie ma efektów. Zaproponowała mi współpracę. A kto za tę współpracę zapłaci? To właśnie przyszedłem przedyskutować. Czarodziejka miała sobie sama poradzić. Jeśli chcecie, to się podzielcie. Teraz pracujemy we dwójkę, więc zapłata powinna być podwójna. Chyba żartujesz. Zapłacisz drugie tyle, ile obiecałeś, pani de Tankerville, bo tyle warte jest to zlecenie. Dobra, używamy znaku akcji, oczywiście trzeba skilla wbijać, pamiętajmy. Dobrze, w takim razie niech będzie. Myślę, że warto wykosztować się na takich fachowców. Umowa stoi. A teraz powiedz mi, co wiesz o potworze? Tyś jest wiedźminem, cholera jasna, ja się na tym nie znam! A kto się zna? Pewnie ten elf hędożony Cedric. Podobno wie sporo o bestiach, a teraz zostaw mnie w spokoju. No i fajnie, wydaje mi się, że już jak cały czas będę używał tego akcji, kiedy jest możliwość, to raczej za każdym razem powinno się to udawać, bo mam już tak dużą, powiedzmy, umiejętność w to wbite, nie? W sensie od samego początku tej serii z niego korzystam, z tego akcji, kiedy jest możliwość, także no nie natrafiliśmy jeszcze na jakiegoś bardzo opornego... Zjadłbym pączka. Ja też, gościu, ja też. Opornego po prostu jegomościa, który by nie chciał, wiecie, zostać przekonany znakiem akcji. Natomiast ja bym wszedł w alchemię, bo ten cieniokost trzeba stworzyć, tak? Ojej, ile ja tego tutaj mam? Gdzie będzie teraz ten cieniokost? To jest bardzo dobre pytanie, bo ja już te składniki teoretycznie mam. A ja już mam przepis. Przy okazji mam mangustę, nie? Jak sami zresztą widzicie, eliksir chroni przed toksycznym śluzem Kejrana, odporność na truciznę. 20 000%. Ale ja bym chyba esencji śmierci nie chciał używać, nie? Do stworzenia tej mikstury, bo troszeczkę mi się przyda. Także chyba zrobimy sobie z dwa. Czekajcie. Aha, bo to grzybki są potrzebne w razie czego. Nie no, to sobie stworzymy z 3. Ej, dla bezpieczeństwa. Kozaczek. Wypij eliksir tuż przed walką z Kejranem. Odszukaj cienko lub rusz silą na Kejrana. Poważnie? Poważnie, a już mam wszystko przygotowane. Czy to oznacza, że już naprawdę nic innego nie pozostało, jak teraz bicie w tej sytuacji, moi drodzy Kejrana? Żeśmy ustalili z tamtym gościem. Meli Tele, zabójcy królów, cieniokost.
Schowany w sekwie Elixir czekał na konfrontację z Kejranem. No to pasuje, nie? Przechodząc na brzeżem, wiedźmi zagonną kupców, którzy chcieli zapłacić za ubicie bestii. Geralt nie lubił się targować, ale z racji wykonywanej profesji robił to często, więc udało mu się ustalić korzystną cenę. Serce Melitele to wiemy, ewentualnie mógłbym kupić to czy krabu pająka, mi bardzo zależało. Wiecie co, moi drodzy, powiedzcie mi, czy robimy ten rytuał po Kejranie? Czy też przed Kejranem, na przykład na początku następnego odcinka, bo w tym momencie się już z wami pożegnam, żeby ten Kejran został tak na spokojnie na następny epizod w 100%, już moi państwo pozostawiony, bo jestem fajnie przygotowany. A jeżeli nie zostawiliście komentarza, a mielibyście jakiś pomysł, nie macie pomysłu, to wiecie co, ja wam przyjdę tutaj z propozycją i was zapytam, jakie macie plany na wakacje. Coś, w sensie nie chodzi mi za bardzo o takie kwestie pokroju, że gdzie kto jedzie na wakacje, ale wiecie, macie jakiś tytuł, który dawno leży u was na półce, chcieliście ograć jakąś gierkę, ewentualnie chcieliście, nie wiem, swój rower poskręcać, coś takiego. Coś, co powiedzmy od dłuższego czasu wam siedzi w głowie i chcecie to w końcu zrealizować. Taka po prostu to przyjemność, co możecie się zająć sami sobą, o, coś w ten deseń, nie? Każdy komentarz mile widziany, a ja wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym, nie? Gdzie się już z tym Kejranem na bank zmierzymy. Trzymajcie się, cześć!